Byłeś? Do końca nie możesz, nie możesz puścić czwarty etap z domu. Dawaj, 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 dawaj. Zawsze trzymaj. Kryzys mega. Trzymaj! Ok! Dawaj! 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 Dawaj, kur! Dawaj! Dawaj, kur! Dawaj, ostatnie ci szczęście z treningu, dawaj! Szarpnij mocno! Mocno nogi, ręce razem! Dynamiczny ruch! Słuchajcie, przyjechał do nas Konrad, już się witaliśmy, nie będziemy tutaj udawać, że piąteczki walimy. Jest tak, ja z Konradem potem nagrywam, teraz ma taką serię, gdzie prowadzi wywiady, no ale udało mu się wcześniej wpaść, no to patrzcie, co mamy, już to pewnie podnosiliście, jak widzicie ten materiał. Pierwszy raz Konrad zobaczy tego hantla i on wygląda niepozornie, powiem ci, nie? To jest 80 kilo. I Konrad się pyta, pójdziemy w tamto miejsce, a w ogóle go tak, kurwa, pojedziemy tak z nim. Ciekawa rzecz, a powiedz mi, czy technika jest dozwolona dźwigania tego hantla? Zaraz wszystko pokażemy, tylko damy go w tamte miejsce. No co, spróbujemy. Magnezję damy. A powiedz, czy mogę od was wydębić jakieś spodenki, bo nie chcę tego w dżinsach. Możesz. Kto to jest? XL, L obojętny, tylko na potrzeby powtórzenia potrzebuję. Kurwa, przecież, no nie, XL. Jak powiedział! No nie! No nie, szupę masz! Jeszcze mi pocisną na koniec, ty! Ty, to się teraz... Od kiedy od labrygi dostałem, każdy walki szuka teraz, widzisz? Ja nie wiem, czy ktoś się tak w życiu obraził, a on niby jest, wiesz, taki... A czy możemy to zdjąć? Pacyfista. To? To. To mi będzie przeszkadzało. Powiem ci, że chyba tak. No to już jest 80, by było z tym i pół, co najmniej. Jest, no, no właśnie. I mamy jeszcze takie mniejsze hantle, bo jak chodzimy w centrum z tym, to chcemy mieć, wiesz, żeby... Bo z młotem był ten problem, że tylko Radzik podniósł młot. Ze wszystkich, którzy próbowali. Tak, no i wiesz, wychodzimy z tym na miasto, no i kto ci to podniesie, jak tylko Radzik to podniósł. Słuchaj, no Radzik był kilkukrotnie mistrzem Polski w strongmanie i tak dalej, więc to mnie to w ogóle mnie to nie dziwi. Byśmy jeździli, nie? No, a teraz mamy taką progresję, że mamy hantel... 80 największy, jest chyba 30. Dobra, jeszcze bym poprosił was, jeżeli macie, oczywiście, jeżeli macie, to trudno, o pas. Pas jakikolwiek? Jakikolwiek. Nie, teraz... Ale mi stres się jakiś nadszedł teraz, taki przed zawodami strogo, wiecie? Nie ma opcji. A zobacz, pokaż, może... Ale to jakiś... Czekaj, dobra, spróbujemy bez. Spróbujemy jeszcze, bez. Jeszcze. Już jedziesz? Czekaj, on tak podnosi. Co? Nie. Jesteśmy normalnymi ludźmi, nie? Musi być ciężko z tym. Wiesz, o jakie podniesienie chodziło? Myślałem, że na głowę chcesz, żeby to podnieść. Nie, nie wyobraziliśmy sobie, że tak się... Takie, po prostu, żeby to ruszyć ziemię. Ja myślę, że chcesz, żeby to do góry, do głowy. Nie, to w ogóle, to jakbyś to zrobił, to... Chciałem spróbować właśnie, tylko mi jakiś pas potrzebował, bo czuję, że wiesz, ja dawno nie dźwigałem, to nie jest duży ciężar. A podniesiesz to jedną ręką? Nie wiem. To właśnie o to chodzi, żeby tak to podnieść. O kurwa, może cię. Z ziemi. Czaisz? Aha. A? Zobacz, robór. Ciężko. Myślałem, że tak na głowę to jest w ogóle trzy razy ciężej. Popróbujemy. Ale to nad głowę bym chciał spróbować. Myślę, że to nad głowę powinienem wycisnąć. I to jest fajne dla widzów, jak przychodzą ludzie na przykład i widzą, no kurwa, nie podniosę czegoś takiego. Tak. Ty podchodzisz i jest... Ale tak jest ciężej niż to, co ja chciałem moim zdaniem zrobić. Że to jest łatwiejsze? No, tak. No. Zaraz ci pokażę, jaka technika tego jest. U nas trochę nie łapaliśmy to. Widzisz, to nie jest problem dla mnie zarzucić nawet. Tylko jest problem z tym wyciskiem teraz. Kupę czasu już nie dźwigałem, nie? Więc nawet jest stabilizacji tutaj, nie? Bo 80 kg to ja robiłem sobie po 15 razy w minutę, nie? A teraz nie mogę raz. Ogólnie wysiadłeś z auta i to już robisz, nie? Zazwyczaj tak robiliśmy na zawodach z roku, więc to nie jest żadne usprawiedliwienie. Znowu nie zjebali jak z młotem, że nikt na mieście tego nie podniesie. No. Ale chciałem spróbować jeszcze raz, jak mogę. Nie, tylko, no próbujemy. Ten pas bym potrzebował i nawet jeszcze o wigę na nadgarstek, no. Jakby dał radę. Czekaj, czekaj. O. Git. Będzie git. Chodźcie się przepnie. Przepnie się. Przepnę się, no. Chwilę jeszcze, proszę sobie, że to łapa złapała, co i spróbuję do dźwignięcia. Uniesiony, nie? Ale co to jest podniesiony? Jest chociaż ruszony z ziemi, nie? A jakbyś nadgarstek, wiesz, zgiął mocno? Jest ruszony z ziemi, ale... Strasznie gruba rączka.
No właśnie o to chodzi. Masz jeszcze stworzyć się do obracania, masz radełka, nie? Więc no. Się wydaje, że ciężko będzie to dźwignąć, chociaż jakiegoś wariata można sobie drodze spotkacie. Krzysztof wam tu przyniósł, to podejrzewam, żeby to złapał i tak. No wiesz co, my mówiliśmy przed odcinkiem, że jakby był Radzik tutaj, to on by to wziął jak zgrzewkę wody. I tak, prostu, tak by zniszczył cały fan. Radzik też ma mocny uchwyt bardzo. No. Jeszcze raz spróbuję. No ale ty teraz ile ważysz? W ogóle ty mniej niż na bryga ważyłeś. Dużo mniej, no. No to w ogóle było, wiesz. I to też było błędem moim zdaniem, mogłem troszeczkę tej wagi łapać, nie? No ale wydolniejszy byłeś, więc też tak. Wydolniejszy. Takie gdybanie, ale szkoda mi tej walki, powiem ci, bo naprawdę, ja wiem, że no przegrałem tak dalej, ale kurczę, było to do zrobienia. Powiem ci, że ciężko. Dla mnie, jak usłyszałem, że wziąłeś to, no to jakbyś to, ja to mówiłem nawet w studio, że jakbyś to wygrał, no to by było coś nieprawdopodobnego. No ten gość się wychował na salce, wiesz, ty jesteś ze sportów siłowych, kurczę, cięższy niż ty, kawał chłopa, no naprawdę, to było mega mocne dla ciebie zestawienie. Ja tylko mam nadzieję, że sportom siłowym wstydu nie przyniosłem i o to mi tylko chodziło, żeby nie, no, leciałeś do żebyśmy tańca, nie, że nie pokazaliśmy, że jesteśmy takimi, wiesz, napomponowanymi gościami, którzy wchodzą i za każdym razem, jak mają styczność z jakimś gościem od sportu walki, dostają po głowie. Chciałem tą walkę właśnie wygrać, nie tylko dla siebie, ale ze względu na całą tą naszą branżę, ale no niestety. I powiem wam, że w szoku byłem, bo dzwonili do mnie praktycznie wszyscy. No. Od piechowiaków po tarzanów wszyscy, wiesz, z tym. No, musisz to wygrać dla nas, wiesz. To by się mega podobało. Ale wiesz, jak nie? To jest tak, jakbyś był wyższy, powiedzmy, od koszykarza, który trenuje 20 lat i chcesz go pokonać w, nie wiem, 1-1 albo w rzutach. No tak. No nie pokonasz go, nie? No bo nie mniej rzucałeś i tutaj jest kurczę. To samo, brakowało tej techniki. No. Ale nic, dobra, próbujemy jeszcze raz tą 80, kurczę. No. Może pójdzie. No. Kurwa. Ja też zapominam, że on ma 20 lat. Nie? Jeszcze chwila. To też się zapomina, że on tak wysiada z auta. W sumie to Zakrzew też kiedyś wysiadał z auta i po 3-4 godziny trasy i plancza robiłeś. Jest, jaki wstyd, że wykonał 80 kilo nie podnieść. To są straszliwe spadki, kurczę, panowie. Ale kręca, co? Jak karmat to podniesie? Kręca w pół. Kurwa, już niewiele brakuje, no. Jeszcze chwilę. Dobra, testujemy dalej. To jest coś robił jeszcze? Cyk. Jeszcze niżej nogami. Tu zrobimy. Nie? Tu tak takiego podsiadu właśnie pod sztangę tu nie zrobisz. Kurczę, no żeby to utrzymać, to jest w ogóle inny świat, nie? Który zadziałał, żeby on się nie rolował. A wyniki się tak, wiesz, jak łapką. Ever? Takie, że jak robiliśmy Życiów. Po trójbo? No to, no to nie. Jest ta, no to kurwa. To ja mam najlepsze, no. Niestety. Żeby się nie chwalić. A nie, Robur też tam poleciał, widziałem. To też zależy, bo na przykład jakby przeliczyć masę ciała, to Pącz mógłby mieć życiówkę najlepszą, bo ty ile miałeś życiów? Nie, nie. Podobnie do ciebie miałem. Nie, bo to ja to nie ważyłem tam 70 parę. Okay. Przy 70 parę miałem 130. A martwy ile miałeś? No martwy miałem. Wyście ile? 230. I ile ważyłeś? No właśnie to 70. Dawaj mocno. Przy ile to jest? Długie palce masz. Myślałem, że to weźmie. Ile? Za słabe. Ponad 3. Zresztą mam rękę. No to Pączu ma lepszy. Martwy współczynnikowo. No ja zawsze miałem problem z tym, miałem krótkie palce, kurczę. No. Nie pojechałbym stąd, panowie, naprawdę. Nie pojechałbym stąd. Nie no, ale widać od razu. Nie robiłem tego po półtora roku. Fajnie, fajnie. A jaki masz rekord w tym boju? Najsłabszy, kurczę, z możliwych, bo to mi nigdy nie szło. Z takich moich życiówek to udało mi się na Arnoldzie zrobić 110 kilo dwa razy w minutę. No to jest 30 kilo mniej, nie? To jest bardzo dużo. Ale ta rączka, nie? Nie, rączka jest wygodniejsza jeszcze. Tam na Arnoldzie jeszcze była grubsza, tylko że miała radełko. Wiesz, jak to radełko ci się wepnie tutaj, to jak ustabiliczyłeś, a to mi tak zaczęło troszeczkę tańcować później. Dlatego ważne było na nadgarstek właśnie, żeby mieć tą obieżkę. Zaraz spróbuję waszą sposób. Przepraszam, że po swojemu, ale... Dobrze, dobrze, ja to... Jak to zobaczyłem, to od razu się strochę przypomniał. Ja to rozumiem. No chciałbyście się trochę nabawić, ja mam kupę sprzętu tego, co nie używam, więc mogę wam pożyczyć na jakiś czas. Panie Człowieku, gdyby tu było miejsce, Robur lubi, ale to nawet po trójbu, jak masz, wiesz, żeby sobie
wzmocnić mięśnie brzucha, na przykład spacer farmera, to będzie zajebiste ćwiczenie, czy bushmana z obciążeniem na plecach. Ja robię, tu po magazynie chodzę. No to właśnie jakbyś, zegarek byś spróbował, jak ty robisz, bo zegarek typu właśnie pod zegar jest, nie? Zegar zajebiste. Jakbyś ty tak z energolem w łapie. Nie, ja pamiętam, że 30 kilo było dla mnie ciężkie, te co wy tam macie, te małe, nie? To nie, ja po prostu tak chciałem zobaczyć. A skała jebana. Unieść się unosi, ale ciężko jest go zablokować. No momentalnie po prostu jakby ci ktoś, jakby ci demon niewidzialny otwierał dłoń. Ja po prostu. Taki handel, właśnie kiedyś na zawodach Strongman też był. Dla żartu właśnie tego gościa, zapomniałem nazwiska, przepraszam, on też startował w armwrestlingu. To on jako jeden z nas Strongmanów, gdzie miał najsłabszy rekord, jeżeli chodzi o barki, jeżeli chodzi o dźwiganie elementów, to jako jedyny to podniósł w ten sposób. Tu jest 99% chwyt, nie? Mhm. Gdzie tego chwytu, jak widać, tą łapę mam małą, więc... Odkąd schudłem, od tego MMA, to mi się wydaje, że uścisk jeszcze mi się polepszył. Ja miałem tragiczny uścisk Strongmana. Te dłonie może też były napuchnięte tą wodą. Co, że chwyt masz lepszy teraz na MMA? Tak? Ciężarowo może coś unieść, ale tak, żeby złapać, wydaje mi się, że teraz mam mocniejszy. Nie? Obiektywnie, więc mówię, że jak teraz tego nie podniosę, to za cholerę też bym tego nie podniósł. No, nadgar blokujesz robór? Staram się. Nie dość odpłatki palce, to jeszcze tak jakby nadgar. Ale to się łatwo mówi. A widzisz, ja tutaj mam, muszę lewą popróbować, bo tą mam kurwa jeszcze niedoleczony ten temat. Oś kurwa! Mam też większą. Oś kurwa! To jest ciekawe. Mierzyłeś sobie? Ty faktycznie. Ale ty... Ale ty, ale to tak znacznie. Znacznie, no ja zawsze piłkę do kosza. Nie, ty. Piłkę do kosza łatwo łapię lewą, no nie, a prawą zobacz. Bardzo ciężko, nie? Ale ty łapy masz ogromne te dłonie. To samo. Weź pokaż, przymierzyć. Masz dużo większą dłoń łapkę, się patrz. No dużo, no. Ale, a drugą? Drugą mniejszą! Druga taka, wiesz, jak... Ty tu nie nagrywam, że deformacja po tych napach energetycznych. Jedna ręka większa, druga mniejsza. Kiedy to ci się zrobiło? Na badania. Kiedy to ci się zrobiło? A zawsze tak miałem. Nie. To co, wca ostatni i uznajesz wyższość Hantla, nie? Próbuj na bank. Kurczę, musiałbym więcej ważyć i pewnie byłaby szansa. Właśnie, że waga ma mało do tego zaczepienia, to musi się lepiej. Co by to musi się rozmiar ręki, nie? Nie, no tak, podniesiesz, no. I to jest, teraz mogę właśnie na podstawie tego handla powiedzieć wam, jak można zawody strogo szukać. Możesz mieć mega super zawodników silnych, dajesz taką rączkę i wygrywa ten, kto ma najsilniejszy chwyt. A niekoniecznie ten, który jest najsilniejszy. No i tak czasem jak się jechało gdzieś za granicę, tak potrafili zrobić. Nie? A to ci pomalowali na przykład rączkę od walizek i ona się wypadała. A że oni już wiedzieli, że musisz tą rękę zawinąć i 2-3 sekundy potrafili stracić na takim boju. To nikt tego nie podniesie. Tylko radzik. Jeszcze spróbowałbym kogoś z armwrestlingu zaprosić. Z armwrestlingu jestem przekonany, że to tak podniesie tak, spokojnie. Mhm. I ten też jest ciężki do wyciśnięcia, zobacz. No. Tak nie drży, nie? No, nie tak łatwo. Nie tak łatwo, bo jest strasznie, strasznie, strasznie cienki. Kurwa, no szkoda. Powiem ci, że szkoda. I to bez obrazy oczywiście, bo przyjechałeś z daleka, myślałem, że przyjedziesz, że chociaż będzie osoba jedna, co to masz nad głowę na razie. Ale nad głowę, no w sumie to tak, no to pojebane, nie? Ale znowu tutaj... Tylko Krzysztof R. ci zostaje. Właśnie was mega jestem ciekawy, taki konkretny
jeżeli chodzi o Strongman, bo wy jesteście silni, ale też dynamiczni przez te sztuki walki teraz. Więc mi się wydaje, że powinniście ładniej pójść. Ale właśnie, kurczę, te strongmeny, wiesz, to są takie ruchy niewygodne dla ciała, niewygodne. To co tutaj robiłeś, że trzeba serio być bardzo odpornym. Na przykład trójboiści tak przyjeżdżali do nas, to się średnio sprawdzali. No. Ale wy robicie dużo jakichś rzeczy dynamicznych, więc mi się wydaje, że ta wasza siła się przełożyła akurat na trochę. Tylko, że to trzeba by było, jak znamy życie, po prostu zazwyczaj jak coś nowego, wiesz, próbujesz nową rzecz i nagle testujesz swój max, to coś się spierdoli. Tak. Ale jakby, wiesz, dostać jakieś, nie wiem, dwa ćwiczonka powiedzmy, żebyśmy sobie popróbowali przez miesiąc, dwa, powoli i potem z wami to nagrać i rzeczywiście zrobić jakieś testy, no to wtedy ewentualnie, nie, to by było fajne. Robur teraz robi ten. Czyli już tam, już może być zegar. Zegar już byłby dobry. Nie, byś poszedł, łaby masz kurde mocne. Ty byś coś porobił już normalnie. Fajne ćwiczonko. O, wciągnięcie tira byśmy mogli zrobić na przykład, no bo to jest takie, wiesz, no... Tira by się spokojnie pociągnął. Wciągnęliśmy. Nie, gdzie? Normalnego tira pociągniecie. Po płaskiej powierzchni, nie mówię na jakiejś tam delikatnej zniesieniu do góry, ale po płaskim powierzchni daj sobie rękę uczyć, że pociągniecie. Ale fajnie w ogóle mieć takie doświadczenie, że ciągnąłeś tira, nie? Ciągnął ostatnio... AJ. No? I właśnie AJ pociągnął, a AJ sobie kompletnie źle to robi, bo AJ zaczynał z takiej pozycji i ruszał tak, nie? Natomiast jak najniżej. My, jeżeli ciągniesz tira maszyny tutaj, środek ciężkości obniżasz i tutaj nóg wykonujesz taki ruch do przodu, jakbyś się chciał rzucić. I ten tir się napędza i drobnymi kroczkami zaczynasz nabierać prędkości. A on szedł tak, do przodu. No tak samo by to dużo szybciej zrobił niż na filmiku. Teraz na przykład, że jakbyśmy wam pokazali jak, to bez problemu tak z odarzepą spokojnie pociągnąć. Jest? Czy to jest rzeczywiście taki efekcik, że to ładnie wygląda, ale czy samolot jest łatwiej, czy trudniej? Z takich dziwnych rzeczy, co ja przyciągałem, to miałem taką konkurencję, siedziałem w siadzie i wyciągaliśmy, to było na Węgrzech, Kersztlem się nazywa ta miejscowość, takie wagoniki z kopalni wyjeżdżały. I te wagoniki z kopalni musiałeś wyciągać, jeżeli puściłeś, to te wszystkie wagoniki leciały w dół. Najlepsze było to, że do tych wagoników organizator dzieci powsadzał. Mhm. Ja tak mówię, kurde, jakbym to puścił faktycznie z tym dziećmi, to by spadło, mówię do domu. Nie, to się nie ma. Szybko taki gość rzuca taką jakby zaporę, no i to hamuje, nie? Ale to wyglądało makabrycznie, jakby te dzieci tam naprawdę by się wyciągał. Nie zastanawiałeś samolotem, bo przecież samolot to jest 10 razy ratowałeś dzieci. No tak na sens tej konkurencji. Telewizja dokręciła, że tak jakbyś te dzieci właśnie wyciągał z tej jamy, nie? Super to było. Że ratujesz dzieci wyciskając, nie? To tam naprawdę. Albo kotki. Jakiś promil ci to daje, motywacji, powiedzmy. A statek chyba przeciągali? Łódkę, statek, no rzeczy, tak naprawdę każdy pojazd gdzieś tam był adoptowany do tej konkurencji, nie? Co sobie tam telewizja życzyła. Ostatnie próby? Ostatnie podejście. No, nie wierzę. Ostatnie znaczy, na dzisiaj, bo jutro przyjdziesz i też będzie. Ty codziennie. Nie, przez dwa lata aż. No aż w końcu aż to pójdzie. To też jest impuls siłowy, nie? Że nie... Musieliby się odmienić, żeby padła. Po kolei to jest mój max. Jeszcze prawą spróbuję. Dawaj. Drugi proces. Po co? Odrywamy linę. A czy odrywać to odrywamy cały czas, ale... Oba się odrywały. To cały czas. Cały czas, że oba się odrywają, tylko nie utrzymać. To utrzymać właśnie. Jeszcze raz spróbuję, to będzie jeszcze ta moja ostatnia próba, bo jeszcze nie odszedłem. No to tak. To nie jest tak. Zewnątrz pan. Kolej następny. Dobra, teraz przypomnę to smarowanie magnezją, takie w tych kącikach. Stanie, takie myślenie, wiesz. Pójdzie, nie pójdzie. Dawaj. Jak Hulk. Kurwa, nie ma szans. Tak, sobie impuls, treningowo, kurwa. Oś, kurwa. Gut, kurwa. Przyjdzie, już masz. Zawzięcia nie brakuje. Dobra. Czy ktokolwiek podniesie to, dowiecie się, jak będziecie subskrybować kanały nasze i Konrada. Do końca nie możesz, bo 4 etapu z domu. Dawaj.
Cały czas trzymaj. Kryzys był. Jak teraz kryzys przełamałeś, to na zawodach, byś kurwa poszedł pięknie. Wiedziałem, że już będzie problem ogólnie oderwać. No. Poznaj mnie. O, taki spacerek męczy, no. Ale dobrze jest taką aktywność dorzucać do treningu, bo później to owocuje na tych A, B, A, B. Tu stówka, tu zaraz dołożę coś. No się naszarpał tymi łokciami. Już z pół roku trenuję. To ułożenie? No. Zerkery i też zapierdala po magazynie. Całą zimę. Nie wiem z jakim ciężarem. Dawaj do końca. Daj. Jest, jest. Wiesz, jak masz zegar, masz grubszą rurę, wiesz? Tak cię tam telepało już jak wracałeś, człowieku. Ale cię to doniosę. Kurwa to... Ja wam powiem, że ja się tam nie dźwigał, ty się ubywa. Ja myślałem, że trochę silniejszy jestem. MMA. Zasysa, co? MMA, panowie, MMA. Sobie zaraz 300 nakładamy. Czyli te czasy. Ten dystans niższy. Kurwa. Ja pierdolę. Skarpetach. To lekkie jest. W magazynie tak długo się nie chodziło, bo krótszy. Kawał drogi. O kurwa. Ej, to w lato zajebiście będzie. Wyzione ducha. Dołożę jeszcze to. Tak wyzione ducha, kurwa. Nie no, stopy. Stopy mnie. Czaro, przygraj stopy. Kurwa. Myślę, że dużo wolniej, ale żebyś przeszedł. Tak, proszę. A pustynia. Żebyś przypomnie zamykał, bo to jest jedno oddychanie. No jak tutaj... Szybko chyba staram się. Chyba, że te nogi mu się nie łamią, co? Ja pierdolę jak bocian. Trzymaj! O kurwa! Dawaj! Dawaj! Nie, kurwa! Dawaj! Dawaj kurwę! Dawaj! Dawaj kurwę! Dawaj! Podciągnij! Zarzuć chuja! Kurwa, ale nie wiedziałem, że... Ty już na kciukach ją trzymał. Aż tak będzie już, wiesz... Jak człowiek płynął już z nią, nie? Ty, ale ty zajebiście szybko szedłeś. Ty szedłeś praktycznie jak oni. Ja myślałem, że ty będziesz dwa razy wolniej szedł. O kurwa... Nienawidzę chodzić z ciężarem. Bardzo. O, będzie ciekawie tutaj, zaraz dołożymy. Kurwa. Czyli tak, teraz ty w tą stronę, ja w drugą. No, to już mi zostawili, no. A to nam się przyda do następnego ćwiczenia. Dobra. Tylko trochę wyżej, ja ci pokażę, co będziemy robić. Dobra. Spróbujemy coś wyczarować z takiego sprzętu, jaki jest. Taki mini trening strongman, tylko że z elementami siłowi. No bo nie mamy żadnego sprzętu, wiesz. Tak, tak, no. Takiego z prawdziwego zdarzenia, więc będziemy sobie coś ryć tutaj. Przyspiesz. Pierwszy, cały czas przyspiesz. Krótki dystans, przyspiesz. Jeszcze. Już. 2,5. Możemy spróbować. Ostatnią. No. Tak sobie obliczyłem na szybko teraz. Tak tu 25. Dawno tyle w ogóle ten. Nie podnosiłem. Pierwsza zasada w strongmanie nie wiedzieć. 25 to jest, nie? Dobra, jedziemy? Mhm.
250. Mocno! Idzie, dawaj, dawaj, idziesz. Mocno cały czas. Oddychaj tak jak ci mówię. Mocno brzuch zepnij i nie oddychaj. O. Tak jak teraz, i do końca. Do końca nie możesz, nie możesz puścić czwarty etap z domu. Dawaj, 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 dawaj. Cały czas trzymaj. Trzymaj, nie puszczaj! Masz 3 metry, jak się podasz, to tylko w chuj. Dawaj, jeszcze. Dawaj, jeszcze, dawaj, jeszcze, stop! Jest. Zajebi się. 26. Zajebi się, doniosłeś. O kurwa, a kryzys miałeś tam w chuj. Kryzys był. Mega. To jak teraz kryzys przełamałeś, to na zawodach... To na zawodach byś kurwa poszedł pięknie. Takim dopingiem kurwa. Ale oddychałeś dobrze. Psychika. Zajebiście. O kurwa. I teraz bym zrobił tak. Wiedziałem, że już będzie problem ogólnie oderwać. No. To zdejmiemy. Sporo, no. 20 zdejmiemy. Te niebieskie. Czekaj, żeby tego może się nie dźwigać dwa razy. My byśmy to podnieśli, a wy byście dali to do góry. To ćwiczenie będzie polegało na tym, że będziemy grali w siatkówkę. Ty będziesz stał po tej stronie płotu, a ja po tej. Ja będę wrzucał do ciebie worek, a ty mi będziesz mi go oddawał. Dobra. Trochę imitacja kulta jest. No. Ja ciekawe jak rzucisz we mnie, czy ja nie odlecę. Nie! Już czekasz jak spadnie. Na ziemię. A. Ja i stąd zaczynasz. Dobra, myślałem, że ten. Nie, nie, nie. Tu już staraj się do... Tak? Nie wiem jak to... Staraj się robić tak jak ja bym chciał. Łapę sobie. Na kolana. Skoła, startuj tu. Nie, kula. Dwa. No właśnie to chodzi. Na kolana najpierw. To jest dla ciebie lekkie, ale przy cięższym worku już tak nie zrobię. I przerzucam. No właśnie kurwa, ty wiesz, jesteś do mnie. Nie, ja się umiem tak wyjąć. Pokażę teraz na materiale zmogę. Patrz. O! Coś już czuję. Ty, dobre ćwiczenie, wiesz? No. Za bardzo ciebie. O, dobra. Zajebiście. O kurwa. Trening dobry, kurwa. Jedziemy, jak najszybciej. Jeszcze po 4 razy dostał, dawaj. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Dobra inwestycja, worek. Mocno. Cztery. Mocno. I już. Nie przydałem się, nie zahaczyliście ani razu. No. To fajnie wzmacnia ciało. Trochę inne ćwiczenia, nie? No nie mam sprzętu, żeby coś wyczarować, ale sytuacyjnie będziemy robić. Dobra, tak, biegowo zrobiliśmy, imitację kul zrobiliśmy, coś na barki cię przydało. Tu już znajomy chyba ćwiczenie. Tam widziałem, że normalnie z ziemi podnosisz, ile tam, ze 140 było chyba? Gdzie? No robiłeś jakieś te... A, te zarzucałeś, no. No, że tu sobie zarzucasz. No, kurwa, to jest bardzo dużo. Teraz nawet do takiego wyciskania porównując, że tu... Tu 170, 170 no. A tu... Bo mówię, te klatki mi nie było do czego potrzebne, więc ja nigdy nie robiłem. No, tu ten podrzut, to z niego idzie siła ogólnie. Tak, bo dla nas trochę to nie jest przydatne, wiesz, przydatne ciszenie, no. Naprawdę. Też, no też jest, bo ja wyciskałem na wąsku, to prawda, ale na klatki no. Nie wyciskałem. Nie było to potrzebne. Podychu? No. Bardzo mi odpowiada ten ciężar podychu. Podychu i po 5 powtórzy co będziemy robić. I weszli do góry. Ty, jakieś złudzenie optyczne, że to lustro się rusza. Bo ja uderzyłem rękę. A! Kurde. Takie ja mówię, co jest? Ale będziemy normalnie zakładać, bo to nie może być. Tak. Ja już się w oczach nie zdobył. Co, 20? No. Na 6 dych? Tak.
Na przykład zamieniłem sobie normalny, klasyczny przysiad ze sztangą na plecach na zerhery, na te spacery różne. Nie robiłem w ogóle przysiadu przez 3 miesiące. No i nagle sobie wróciłem i tak dokładam. Kurwa, lekko. Już pasem widzenia używasz, brzuch sobie wzmacniasz. No. Zajebiście. I się tak śmiałem tutaj do chłopaków, że kurwa, po co ja te przysiady ze sztangą na plecach robię, jak tu od zercherów mi idzie wszystko. Jeszcze plecy się wzmocniły. Ja to nie robiłem na przykład siadów ciężkich robić stropłynie, bo to jest ci później potencjał na ciągi. Bo no. Te przysiady tak mnie wywalały, że 2 dni byłem do wyrzucenia. No. Mocno do dni? Zajebi się. Trójka mi już? No. Stówkę? O kurwa, nie, ja to jest 7 dych. To ja stówkę. To jest stóweczkę, tak. I trójkę chciał zrobić, jedno? No. Ja 7 dych wezmę, bo wiem na czym stoję aktualnie, to... Idzie kła. To ja 7 dych. Jeżeli tak miałem rekord kiedyś 180, teraz to mnie w ziemię. Nawet tego z tych haków nie ściągnął, podejrzewam. Tu na masie stówę kiedyś wycisnąłem. Na raz oczywiście. Ale zawsze opornie głową, nie w bary szło. To ile? 170. 170, no. Mocno. Mocno, zajebiście. Luks. No, zobacz, to porównać teraz to z płasku. No. Tak jaka dysproporcja jest, nie? To powinno być... To jak na płasku jest 170, to będę mieć rekord 80. No, ja na odwrót to widzę w sumie. Bo ja mówię, tu miałem lepsze wyniki niż na płasku. No tak. Tym wyciskałeś tutaj. Tak. Barkami. No. Owca, fajny trening tutaj. Mamy, kurwa, człowiek już wzmacnia ciało, chuj, tu woreczek przez sztangę. No. Plecy to muszę, wiesz. To twoje plecy w chuj. Pobiegaliśmy z tym, z nosidłem trochę. Chciałem, że bazę robiliście, że pobiegaliście, my tutaj bazę robimy na Raszynie. Ale chyba nie takie wydanie. Z ciężarami. Coś pasowałoby nam jeszcze przeciągnąć, ale nie ma kurwa liny. Nie no, porobię z wami kolejnym razem, a teraz ja na te plecy. Ja się z Roburem dogadałem, Robur busem podjeżdża, sprzęt wam wypożyczam i za 2 miesiące się widzimy. No. Jest technika. Wszystkiego dobrego. Nie miało takie zdziwne uczucie, kurwa. To jest stówę nigdy na OHP nie podniosłem. Wiem, że u nas Saker był najbliżej. 95 miał. Ty podniosłeś 100? Nie pamiętasz? Ale to kurwa, to był ten dzień, gdzie podniosłem i już później... Nie podniosłem. Już chciałem o 1 kg, o pół kilograma. I już wtedy już koniec było chyba z masą. Kilka masy i... A siłowo z was to był zawsze najmocniejszy? No jak na masie, no to... A. No ale nie zawsze, nie? Ale po prostu pewnej masy. Planuję w swoim życiu jeszcze zrobić masówkę. Tak gdzieś do 110 i pobić wszystkie rekordy chłopaków. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz tego. To oni wrócą na masę. No właśnie dlatego nie możesz tego zrobić, bo ja nie chcę znowu być, wiesz. Serio. Nie chcę być otyły znowu, kurwa. Nie możesz tego zrobić. Najbardziej obawiam się tutaj przysiadu, bo ile miałeś w przysiadzie? 200 na zawodach? 200, czekaj, 60? Od ładny wynik. 260 pamiętam, że miałeś. Na zawodach. No. O, to ciężko. Mocny wynik, no. 240 wziąłem na zawodach. No to tutaj jest w zasięgu, no. Przecież, że dźwigać to wy dobrze wyglądacie, ja znowu tu byłem tak. Ale ty musiałeś, nie? Musiałem. Ale powiem wam, że żyć z takim kurwa wagą to jest przejebane, naprawdę. W latach samochodu wychodziło... No tak, to wie, masował. Nie no, ja 110, ja ważyłem 110. Dobra, nie no, 113 jak ważyłem się, zajebiście czuję, ale mówię, 140 jak ważyłem, to muszę... No tam, u ciebie to jest inne 110. Rozleciałbym się. Tak, przez chwilę myślałem, że stuwa taki dzień, nie wiem co jest.
Tak robimy, bo zawsze jak sobie, jak ja z tego moim ludziom właśnie teraz robiliśmy, że pierwszą serię taką lekką, a drugą już pod maks, nie? Że na przykład, trzy, nie był też mój maks, ale trzy i zrobimy od razu pięć, wiesz, żeby ta druga seria zawsze była lepsza niż ta pierwsza. No. To samo po to tam czas mierzyliśmy. Nie wypalasz się w tej pierwszej serii po prostu, bo później na oparach trzeba. To jest taki system treningowy wymyślony przez pana Krzysztofa Radzikowskiego. Czy on jest słuszny, nie wiem, ale działa. Zrobimy takie... Oni to mieli rok temu na... Mistrzostwa Europy. Przyciągają jej kotwicę. Dlaczego się lepiej z ludźmi robi? Bo jak masz obciążenie, to musimy je zdejmować i to przenosić. To jest przejebane. Jak kogoś sobie wsadzisz, to nie masz pierdzielenia. Konstrukcja w ogóle wymyślona. Ty. Wow, bo ja to jestem inżynierem dobrym. Chcesz pociągnąć? Ale nie, czy ja coś ci robię, serio? No. Jeszcze jak dołożymy tego drugiego gościa, to będzie mówię. Jeszcze do linii. To się zdarzy, dobra? I właśnie. Ta lina przepłynęła. O, jedziesz. Nie zatrzymuj się, cały czas praca. O kurwa! Cały czas praca, nawet cały czas robotą. Nie zatrzymuj się, cały czas praca. Praca, tak jak teraz, praca. Nogami, praca, cały czas, nie zatrzymuj się, jest tylko tu w błąd. Praca. Jeszcze pół metra, dawaj. Praca, poza uśmiechem, nie zatrzymuj się, praca. Stop. Elegant. Czaj, o co chodzi, no. Jeszcze ostatnią serię zrobimy. Kurwa. Ty weź tego gościa, proszę. Synu, a co ty robisz w pracy, tymczasem ja w pracy? Ja ty się śmiejesz, ale... Jak na ulicy trenowałem, samochody i zatrzymywali, to nieraz ludzie stawali się i pukali w głowę. Ja na przykład się wcale nie dziwię. Mój sąsiad miał autobus, ja ten autobus ciągnąłem sobie, nie? I tak jakaś kobieta się zatrzymała i patrzy... I tak, tam woła tak już, Marek! Tam facet tira ciągnie! No, wołamy jeszcze jednego chłopaka. No tak. Próbujemy. Dobra. I tu już może ważyć. Trzeba, zawołam. To już ważyło. Czy ty już nie rusz, żebyśmy się nie męczyć przed bojem? Teraz chodźmy. Ja się boję, że mi się buty poślizgną i wyrżnę orła. A masz głowę. A ty miałeś takie specjalne buty. Tu trochę jest. Nie, ja mam specjalne buty do tego. Do piachu. One niby trzymają. Nie, tu trzyma. Tu trochę piachu było. Ty robisz te dwóch? Też. Spróbuję, no. Poszło. Ugnij kolana. Kolana ugnij. I całą siłą. Ręce i nogi razem. Tak jak ja robię, jak nie mogę. Tak jak teraz. Ręce i nogi razem. Jak nie możesz. Jeszcze raz. Tak jest. I do końca robię, do końca. Dawaj, rób. Dawaj. Mocno do końca. Mocno dawaj. Dawaj, ostatnie ci szczęście, koniec treningu. Dawaj. Szarpnij mocno. Mocno nogi, ręce razem. Dynamiczny ruch. Dobra, Kasper, zejdź. No. Zejdź. Są w zaczu. I teraz dawaj. Praca. Dawaj. Praca. Jeszcze, stop. Chciałem plansza, ale nie dałem rady, bo mnie tak na ten... Jest zatyczka, nie? Jest, kurde. Niby to jest taki chwilowy wysiłek, a jest, kurde. To jest zajebiste ogólnie wszystko. Ja ci gwarantuję, że jak się ten sprzęt przywiozę, jak cię poznałem z YouTube'a, to też dwa miesiące biegam i będę miał się tego oddać. Bo cię to wtedy nie wyszło. No. Bo to całe ciało ci znów. Tutaj w ogóle macie zapleczę takie do strongmana, że szok. Opony samochodu takie stare, używane, weź sobie załatw, to ci jedną belkę też pożyczę. Z tym wyciskasz. Ona chyba 80 kg waży pusta, to się nauczysz na niej zajebiście robić. Tu jeszcze porządek będziemy robić po poprzednim sezonie, więc... Stół tam widziałem, że macie załadunek worków. Dobra. No. Dziękuję bardzo. Fajny trening zrobić. Fajne doświadczenie. Ja też dawno nie robiłem takiego a la strongmana i spoko.